Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj Wam chciałam pokazać kolejny przykład z elementu powtórzenia, dokładniej z liczenia pochody, ale już teraz ten przykład jest akurat trudniejszy, bo on dotyczy funkcji bardziej złożonej. Dlaczego złożony? Bo nie tylko mamy funkcję 2x do kwadratu plus 3, ale jeszcze z całości trzeba wyciągnąć pierwiastek stopnia czy rzędu piątego. Co to nam komplikuje to? No niby niedużo, ale jeżeli ktoś nie miał z tym kontaktu dawno, to może mieć przynajmniej problem. Ale jeżeli zapiszemy, że to jest to całe wyrażenie, ale teraz do potęgi 1 piąta, bo tak możemy zapisać pierwiastek stopnia piątego i zaznaczymy symbolem prim, to można zauważyć, że to jest jakiekolwiek wyrażenie do potęgi piątej. A więc naszą liczbę 1 piątą możemy znieść przed cały znak i podnieść ten wynik do potęgi o 1 mniej. Potęga o 1 mniej, 1 piąta minus 1 to jest faktycznie minus 4 piąte. Ale w związku z tym, że wyrażenie, które podnieśliśmy do potęgi 1 piątej, nie jest w tym momencie taką funkcją prosto typu zwykły x, więc czy zwykło nie wiadomo. Dlatego liczymy dodatkowo pochodną z 2x plus 3. 2x do kwadratu plus 3 i z tego pochodną, czyli mamy 1 piątą, przypisuję 2x kwadrat plus 3 do potęgi minus 4 piąte i pochodna z takiego wyrażenia, bo mówię, tu jest zawsze plus, więc oddzielnie z tego i oddzielnie z tego, w tym momencie pochodna z tego to jest 2 razy 2 do potęgi o 1 mniej, a pochodna z tego to jest 0. Czyli faktycznie z tego nawiasu zostaje nam razy 4x. Więc ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, a studiujecie na kierunkach ekonomicznych, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy podany na stronie internetowej. A jeżeli nie potrzebujecie na razie się ze mną kontaktować, zapiszcie mój adres mailowy, może kiedyś się przydać, ewentualnie po prostu dopiszcie do subskrybowanych kanałów mój. I zapraszam Was do komentowania tych filmów, lajkowania, bo ja na to czekam, żebyśmy powiedzmy wszyscy wiedzieli, co jest dla Was potrzebne, co jest korzystne, co lubicie, żeby było jeszcze wprowadzone. I sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo takie powiedzmy kilka przykładów, które jestem w stanie Wam pokazać, nie pozwoli na pewno na zaliczenie jakiegoś przedmiotu, który bazuje na tych pochodnych i to jest tylko powtórka, więc sami przyłóżcie się do powtórzeń i miejcie jak najwięcej cierpliwości i korzystajcie z całej tej wiedzy i udostępniajcie ją znajomym. Pozdrawiam.